Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Jak po tytule widzicie, będzie dziś o tragicznej postaci, o Tomaszu Beksińskim. Myślę, że jest on Wam znany, to znaczy przynajmniej osobom z mojego pokolenia. Mimo, że był starszy, o wiele starszy od osób z mojego pokolenia, ale osoby, które wchodziły w dorosłość czy w samoświadomość w latach 90. I jeszcze tak mimochodem w latach 80. I kto słuchał w tym czasie Trójki, ten na pewno zna Tomka Beksińskiego. Dlaczego zdecydowałam się akurat na omówienie jego portretu? Dlatego, że nie chciałam być gołosłowna i w kontekście omawianej przeze mnie karty wieży w poprzednim moim filmiku, zostawię Wam linka, oczywiście jak zawsze o czym mówię, do czego się odnoszę, to zostawię Wam linka w prawym górnym rogu. Ja tam powiedziałam w tamtym filmie między innymi o wieży w kontekście rozpadania się na kawałki wewnętrznego i postanowiłam omówić Tomasza Beksińskiego pod tym kątem, ponieważ on popełnił samobójstwo i ma wieżę w swoim portrecie. I to nie jedną, a podwójną wieżę. I to na bardzo znaczących pozycjach. I właśnie dlatego, żeby nie chcąc nie być gołosłowną i nie chcąc być gołosłowną, chciałam Wam powiedzieć, jak to wygląda na przykładzie Tomka Beksińskiego. On oprócz tej wieży ma jeszcze wiele innych problemów, na co po prostu złożyło się finał jego życia, tak? Czyli popełnienie samobójstwa, odejście z tego, przepraszam, świata. Na własne życzenie i na własną prośbę. On przecież miał kilka prób samobójczych i ostatnia była skuteczna, więc to wszystko się wiąże, wiecie, u niego w portrecie tarotowym wiąże się to z matką i ojcem. Jest film na ten temat, znaczy jest film o tej rodzinie, tak, o Beksińskich. Również została wydana książka o Beksińskich. Ja zostawię Wam linka do książki w opisie filmu. Też jest książka bardzo, nie powiem, że wstrząsająca, ale opisująca kulisy życia tej rodziny. Ojciec też oczywiście nieciekawie skończył. Ja bym musiała po prostu policzyć tą rodzinę w jakiś inny sposób, czy na nich ciążyła jakaś karma rodowa negatywna, czy nie, bo właściwie każdy z tej rodziny, ja nie mówię o matce, bo właściwie, to znaczy z matki strony również mogła iść jakaś karma rodowa, natomiast ze strony ojca mam na myśli, że szła na pewno taka karma, która przedostała się na Tomka, czy przeniosła się na Tomka, jeśli chodzi o wzorzec mężczyzny, tak? Poza tym Beksiński ojciec również, jego koniec nie był ciekawy, no, on został zamordowany, więc coś w tej rodzinie musiało być nie tak. Ale ja już teraz nie odnoszę się do rodziny jako takiej, tylko do Tomka Beksińskiego. Więc Tomek, ta rodzina była tak czy siak dysfunkcyjna. To jeśli ktoś z Was oglądał film, albo czytał książkę, albo ma zamiar po tym moim filmie to zrobić, to dowie się i właściwie jest to wprost powiedziane, że rodzina była na pewno dysfunkcyjna i na to miał ogromny wpływ ojciec i u Tomka w dzieciństwie zaznacza się ewidentnie ojciec w karcie cesarza i właściwie w negatywnym kontekście, dlatego że na pozycji czwartej Tomek ma diabła, więc diabeł razem z cesarzem mówi o wykrzywionym wzorze ojca, w pewnym sensie strachu, ale takim strachu, że znaczy ojciec, wiecie, już teraz abstrahuję od tej rodziny, ale jeżeli diabeł pojawia się na pozycji czwartej, tak, i ktoś ma na pozycji
pierwszej cesarza, więc to może być i przemoc domowa, to może być wykorzystywanie seksualne przez ojca, to może być przemoc psychiczna, ale taka również dysfunkcyjna rodzina, wiecie, na poziomie takim rodzinno-patologicznym, tak? Nie mając na myśli, że tam była jakaś przemoc, tylko po prostu rodzina dysfunkcyjna, patologiczna. I taka rodzina Beksińskich była. Oni byli taką rodziną, tam stosunki międzyludzkie były, jakie były. I po prostu Tomek, mały Tomek, miał taki, a nie inny obraz, to też mu wywarło na nim jakiś wpływ. Poza tym matka u niego też się zaznacza. Matka się zaznacza u niego jako na drugim etapie życia, tak? Czyli nie w dzieciństwie, tylko na drugim etapie życia. Matka była chora na raka, wymagała opieki i Tomek był jakoś też związany z matką, natomiast był świadomy tego, że nie powinno być tak, że matka nie powinna być taka, jaka jest jego matka, tak? On ma lekcję karmiczną również w cesarzowej, więc on potrzebowałby albo takiej prawdziwej matki, jaką reprezentowana jest archetyp cesarzowej w karcie cesarzowej, albo takiej partnerki, ale Tomek nie miał jakiejś stałej partnerki, na pewno miał jakieś kontakty z kobietami, ale on nie sądzę, żeby na dłuższą metę czy na dłuższym okresie czasu był w stanie stworzyć normalny związek, zdrowy związek, tak? Więc on ma miał tą lekcję karmiczną w cesarzowej, więc on potrzebowałby, jego dusza potrzebowałaby takiej kobiety, która no może też po części zaopiekowałaby się nim i tak trochę naprostowała go, wiecie, naprostowała mu ten obraz dysfunkcyjnej rodziny, który miał no do tej pory. No on pracował w radiu, słuchajcie, także radio w Wielkich Arkanach, w kontekście portretów tarotowych i książki, i radio, obserwacja, oglądanie filmów, czy tworzenie filmów, pojawi mi się zawsze, znaczy przejawi mi się zawsze w karcie Wisielca. Bo to jest coś, nad czym możemy, nie wiem, usiąść, zawisnąć, pooglądać albo się zasłuchać, tak? Więc Tomek ma na pozycji świadomości Wisielca, oprócz tego, że to jest jedna osoba taka trochę bardziej zdystansowana od życia codziennego i tego mainstreamu, bo Wisielec taki jest, ale również po prostu jako jego zajęcie, czyli praca w radiu, tak? On pracował w radiu, to była jego pasja. No i te płyty, tak? On miał bardzo dużo płyt jeszcze w latach 80., kiedy nie były otwarte granice, jeszcze był PRL, to on posiadał bardzo duży zbiór płyt, bo jego ojciec między innymi swoje obrazy zamieniał barterowo, to znaczy obrazy za jakieś tam płyty czy materialne dobra, tak mu płacili po prostu klienci z zachodu, tak? No bo jak wcześniej nie było takiej możliwości. Poza tym Beksińscy nie byli jakąś taką rodziną, która by umiała swobodnie poruszać się w sytuacji ekonomicznej, tak, manewrować tym. No Beksiński po prostu robił barter, swoje obrazy za, znaczy beksiński ojciec, swoje obrazy za między innymi płyty, i dlatego Tomek posiadał dużą kolekcję płyt w latach 80. No i wykorzystywał to w swojej pracy w radiu. O tym mówi Wisielec, tak? Dobrze, zmierzamy do wieży. Tomek ma wieżę, miał wieżę w swoim portrecie na pozycji misji i w jaki sposób tą misję wykonać, również miał wieżę, czyli mamy podwójną wieżę. Wieża no nie jest szczęśliwym końcem, nie jest szczęśliwym obrotem spraw, a w kontekście portretu tarotowego, tak jak Wam wspominałam, u niektórych ofiar, tak, bo omawiałam niektóre ofiary, to jest też
tragiczny koniec, jeśli chodzi o morderstwo, tragiczny koniec, jeśli chodzi nie tylko o morderstwo, ale również wcześniejsze na przykład tortury, tak, czy zbezczeszczenie zwłok. Natomiast w kontekście Tomka Beksińskiego to jest oczywiście samobójstwo. Ja podejrzewam, że gdyby Tomek nie targnął się na swoje życie, to przez tego diabła, którego ma na czwartej pozycji w negatywie, szukałby takich sytuacji niebezpiecznych, gdzie ktoś w cudzysłowie mógłby go wyręczyć w odebraniu sobie życia, tak? To jest moja teoria, ja nie jestem tego tak do końca pewna, natomiast, bo on ewidentnie ma w portrecie wieżę, czyli on dążył do tej wieży świadomie, nieświadomie, tak? Jeśli miał tyle prób samobójczych, to dążył w pewnym momencie do tego świadomie, natomiast wcześniej, na wcześniejszym etapie życia, on gdzieś jakoś wewnętrznie czuł, bo we wnętrzu ma na kartę kapłanki, że on nie pasuje do tego świata, że on nie pasuje do tej rodziny, że on nie pasuje, on się czuł ofiarą w pewnym sensie, tak? On czuł się zbyt wrażliwy, kapłanka też jest zbyt wrażliwa na te okoliczności i na ten czas, w którym żyje. A kapłanka plus wieża to jest mieszanka wybuchowa, tak? W tym wypadku rozpadanie się na kawałki z powodu moich wcześniejszych doświadczeń, takich, a nie innych, rodzinnych i kontaktów międzyludzkich, w ogóle mojego życia, bo jestem wewnętrznie zbyt wrażliwy w kapłance, widzę więcej niż inni ludzie, czuję więcej i boli mnie to, boli mnie świat, boli mnie życie, tak? Sama kapłanka nie mówi o tym, że boli mnie, ale w połączeniu z wieżą właśnie mówi o tym. No i co? No i dążył do tej wieży, no i ostatecznie skutecznie, tak? Świadomie, on dążył świadomie do tej wieży, bo wisielca mamy w świadomości u niego, czyli to, co mówiłam o pracy w radiu. I ta wieża jest sumą cesarza z tym wisielcem, więc świadomie wisielcu, żeby wyrwać się z życia, tak, z tego mainstreamu, tego życia w wisielcu, czyli no, stać się świadomie swoją własną ofiarą, ciało, żeby stało się ofiarą, tak, żeby dusza się uwolniła. No on nie był w stanie, on po prostu nie był dopasowany do tych okoliczności, do tego życia. Jego dusza, postanawiając urodzić się w takim ciele i w takiej rodzinie, miała jakiś cel na pewno w tym, żeby ciało przeszło takie doświadczenie jak samobójstwo i taka rodzina dysfunkcyjna. Natomiast tak czy siak on dążył do tego samozniszczenia, samobójstwa świadomie, no poprzez targnięcie się na swoje życie i zakończenie go tragicznie. Jakie on miał właściwie karmę? On miał karmę w rydwanie, czyli w rydwanie, słuchajcie, nie miał aż takiej tragicznej karmy, chociaż rydwan może mówić o podróżach. No Tomek też w sumie podróżował. On miał tam wypadek, słuchajcie, między innymi samolotowy i on potem już w ogóle nie chciał do samolotu wsiąść. Zawsze podróżował albo autokarami, albo pociągami. Ale Rydwan w jego kontekście, wiecie, celem jego życia nie były podróże. Celem jego życia zupełnie było co innego. I ten Rydwan dawałby mu szansę, gdyby... Ja wysnułam drugą taką teorię z jego portretu ratunkowego. Gdyby po pierwsze znalazł odpowiednią kobietę, albo miał, matka była w typie cesarzowej, prawdziwej cesarzowej, to on mógłby być na prostą, tak? Psychicznie na prostą, albo ta kobieta, jego ukochana, mogłaby go wyprostować, ale nie było takiej kobiety. Więc ten Rydwan
razem z tą cesarzową z lekcji karmicznej dawałby mu szansę wyjścia na prostą, tak? Takiego, jakby ta cesarzowa tak za uszy go wyciągnęła i on wtedy miał, bo nie cesarz, tylko Rydwan ma sam w sobie motywację do czegoś, do osiągnięcia celu. I gdyby ta cesarzowa pojawiła się w jego życiu w postaci matki albo ukochanej takiej naprawdę, którą by pokochał kobietę, to myślę, że on odzyskałby chęć do życia. Owszem, ta wieża z misji i sposobu realizacji misji wtedy nie, może by się odsunęła w czasie, albo po prostu przestała być aż tak w tym momencie istotna, czy na pierwszym planie, może na pierwszym planie pojawiłaby się wtedy jego karma, tak, w tym Rydwanie. Ale tego nie wiemy, bo wygrała ta wieża po prostu. Czyli zrealizował swoją misję życiową, a nie karmę. Dążyłam do czegoś i zapomniałam o czym chciałam powiedzieć. Aha, chciałam powiedzieć o tym, że on, jak on się czuł wewnętrznie. On we wnętrzu ma kartę koła fortuny, więc to nie jest karta mówiąca o tym, że człowiek czuje się spokojny wewnętrznie. Koło fortuny nie daje spokoju. Koło fortuny daje niepokój i w połączeniu z tą jego wieżą z misji życiowej i sposobu realizacji misji dawało mu zapewne poczucie, że życie i świat są jego wrogiem, że on nie pasuje po prostu, tak? To koło fortuny, jeżeli on w świadomości ma wisielca, wisielec nie lubi zmian, wisielec odsuwa się od zmian, a we wnętrzu ma koło fortuny, któremu, wiecie, tak go trzepie wewnętrznie w tym kole fortuny i jeszcze ta wieża, która mówi o rozpadaniu się na kawałki życia zewnętrznego i wewnętrznego, to wszystko razem nie mówi o szczęśliwym końcu. Jeszcze ten diabeł, słuchajcie, także ten mężczyzna, Tomek, on od momentu urodzenia, ja nie chcę powiedzieć, że to on był tak naznaczony i to było jego przeznaczenie, bo on miał szansę, gdyby znalazła się ta cesarzowa w jego życiu, miałby szansę pokonać to, tak? Natomiast dał się, czy pozwolił sobie wejść w otchłań, w wisielcu diable i wieży i już z tego nie było odwrotu u niego, tak? On za głęboko w to wszedł. Ja mówię na takim, wiecie, poziomie energetycznym. Nie chcę wchodzić tutaj w jakieś rozpoznanie psychologiczne czy psychiatryczne, dlatego że po pierwsze to nie jest moja specjalizacja, a po drugie nie wiem, czy on w ogóle kiedykolwiek był tak przebadany pod tym kątem, bo jeżeli miał kilka prób samobójczych, no to może po prostu był w szpitalu, ale może niekoniecznie wtedy przychodzili psychiatrzy czy psychologowie do człowieka i z nim rozmawiali na ten temat. Więc nie chcę, wchodzę, to tylko mówię pod kątem energetycznym w tym momencie, nie pod kątem psychologicznym, psychicznym jego. I wiecie, jak on powinien pracować z misją na to obecne wcielenie, czyli z tą wieżą, to ma kartę Słońca. No wieża i Słońce to są w ogóle różne dwa bieguny. I dlatego twierdzę, zapomniałam to powiedzieć przy okazji tej cesarzowej, tego Rydwanu. Cesarzowa z lekcji karmicznej, Rydwan z karmy. Jak pracować z misją, to jest to Słońce. Gdyby ta cesarzowa znalazła się w jego życiu, to jego dusza odrobiłaby tą karmę w karcie cesarzowej, bo no wyciągnęłaby go za uszy, tak? Zaczęłoby mu się chcieć żyć w tym Rydwanie i wtedy, wiecie, tak, coś na zasadzie mam na końcu języka, jak w piosence Wilków było Słońce pokonał cień, tak? Więc dobrze mówię? Chyba tak, nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie to Słońce pokonałoby ten cień w tej wieży, gdyby jemu zaczęło chcieć się żyć, gdyby była jakaś osoba albo dopuściłby osobę bliską, kobietę, bo tu nie chodzi o mężczyznę, nie chodzi o przyjaciela, ewidentnie cesarzową kobietę do swojego życia, którą by
pokochał, tak? Pokochał naprawdę albo zaufał, przynajmniej zaufałby. I wtedy to słońce mogłoby pokonać ten cień w tej wieży. Natomiast nie pokonało, no bo on targnął się na swoje życie i ostatecznie zakończył je na swoje własne życzenie. Także dlatego opisuję tą wieżę w kontekście mojego poprzedniego filmiku, żeby nie być gołosłowną. Wiecie, ta wieża, jeżeli chodzi o powiedzmy próbę samobójczą, ona nie tylko może się pojawić w misji życiowej czy sposobie realizacji misji, może się pojawić na pozycji wnętrza. Jeżeli mamy na pozycji harmonii wewnętrznej, no to wiadomo również, że nie będzie tej harmonii wewnętrznej. Chociaż na pozycji harmonii wewnętrznej albo wnętrza, znaczy wnętrza to już bardziej, natomiast harmonii wewnętrznej jako wieży, to niekoniecznie ona dosłownie może mówić o tym, że ktoś będzie się targał na swoje życie. Bardziej już na pozycji wnętrza, jeżeli są sprzyjające czy niesprzyjające karty na innych pozycjach, na przykład w świadomości, no bo Tomek Beksiński ewidentnie miał niesprzyjające karty na pozycjach takich jak negatyw, czyli pozycja czwarta, diabeł, na świadomości, wisielec, no i te dwie wieże w pozycji misji i środku, sposobie jej realizacji, no i wnętrze jako harmonię wewnętrzną, to koło fortuny, no to już w ogóle i ta kapłanka jako wnętrze, to mówi, to wszystko mówi o tak, ja jestem zbyt wrażliwy na ten świat i na to, co mnie spotkało do tej pory, nie umiem się odnaleźć, nie ma wokoło mnie osoby, której mógłbym zaufać, która by wyciągnęła mnie za uszy, odwróciła to koło fortuny z wnętrza, czyli to rozedrganie wewnętrzne, to życie, które jest moim wrogiem, tak? Koło fortuny jest losem, przeznaczeniem, wszechświatem, życiem, coś, na co nie mamy wpływu. To jest taka karta Deus Ex Machina. I w tym momencie, jeżeli w negatywnym kontekście innych kart, które Tomek Beksiński miał na różnych pozycjach, to koło fortuny stoi przeciwko niemu, bo to Deus Ex Machina on odczuwał jako wroga, a nie jako przyjaciela, tak? Koło fortuny nie daje harmonii wewnętrznej. Przy sprzyjających kartach może mówić o tym na różnych pozycjach, że człowiek ufa życiu, że ufa swojemu szczęściu i odzyskuje tak harmonię wewnętrzną. Natomiast u Tomka ta harmonia wewnętrzna w kole fortuny nie była pozytywna, ona była właśnie negatywna. On czuł, że życie jest jego wrogiem. Wszechświat, życie, los, przeznaczenie. To był bardzo młody, mądry człowiek, on dużo czytał, on dużo wiedział, on się interesował różnymi tematami, dziedzinami, ale niestety nie mógł sobie poradzić wewnętrznie. Dobrze, znowu robię dygresję, bo zaczęłam od czegoś innego, skończyłam na czymś innym i nie pamiętam, od czego zaczęłam. W każdym razie, nie chcąc być gołosłowną, chciałam Wam pokazać pokrótce, z czego wynika wieża, jako efekt końcowy czy rezultat w samobójstwie na przykładzie Tomka Beksińskiego. Jeżeli macie jakieś pytania, coś powiedziałam niejasno, to piszcie w komentarzach, ja Wam odpowiem. A na razie już skończę, bo znowu, wiecie, w kółko krążę wokół tematu zamiast dążyć do sedna. To dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia, na razie.